się ciągną wielkie lasy, kuta się kopczy i buczy druga, tam jest i będzie po wszystkie czasy naszą przepiękną śląską ruda. Boże Kalimby do Boże Kowa, pod Wykowiny do Karmańskiego, choćbyś miał myśli Polnogowa, miejsca nie znajdziesz się lepszego. W tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia miasta Ruda Śląska. I było to niewątpliwie inspiracją, aby powstał spektakl o Rudzianach. Inne miasta mają już takie spektakle, jak Chorzów czy Katowice. Tymczasem Ruda Śląska wciąż nie. No i tak się złożyło, że pan Zbigniew Stryj, zarówno reżyser, jak i aktor, ale również poeta i dramaturg, o czym nie wszyscy może wiedzą, podjął się tego zadania. Było to zadanie, myślę, tym prostsze, iż pan Stryj wychował się właśnie w Rudzie Śląskiej, w jednej z dzielnic Rudy. No i tak naprawdę przedstawił swoje dzieciństwo. Także była to bardzo przyjemna praca. No i powstał spektakl o Rudzianach, tylko takich sprzed 60 lat. Zastanawiam się, jak bardzo się różnimy. Myślę, że w tej kategorii wartości niewiele, bo wciąż praca, rodzina jest tutaj bardzo, to są niezwykle ważne aspekty życia Ślązaków, Rudzian. I jestem przekonana, że tak naprawdę jest to takie lustro. Mój Boże, daj karmusa, co by go chciała. Idzie ci o tym parze na dworze, że do Sosnowca roz pojechała. Parze się kiedyś fałkę zrobił. U nas grzeczno, Bóg pod nie smola. Daj karmusa, pumbuczku. Drugi, choćby i lebra, choćby... Korola! Toś powiesz, mama, ze szprychy wsadził. Podjął się, powiedziałbym pan, nietypowego zadania napisania scenariuszu tej komedii. No, wszystko o Ślązakach i właściwie o ich życiu, to co działo się kiedyś. Pewnie trudno młodych tych ludzi porównać do tych współczesnych, do tego modelu. Faktycznie trudno, aczkolwiek to zadanie określił pan jako trudne, one dla mnie było szalenie przyjemne. Ja jestem Ślązakiem z dziada pradziada i język śląski był moim pierwszym językiem, bo ja co prawda urodziłem się w Zabrzu, ale rodziców mam z Rudy Śląskiej i część dzieciństwa spędziłem w Rudzie. Dlatego ta przyjemność była ogromna i jeszcze spotkanie z ludźmi, z którymi pracujemy, aktorzy, cała ekipa MCK-u tutaj rudzkiego, no to dodawało skrzydeł. A czy powiedziałem wszystko o Ślązakach? Szanowni Państwo, na pewno nie. Nikt nie jest w stanie powiedzieć wszystkiego o Ślązakach, dlatego że my jesteśmy niezwykle barwną, niezwykle piękną nacją i sporo jeszcze tych rzeczy jest do powiedzenia. No, dla mnie to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy ja opowiadam o Śląsku i po Śląsku. Kilka takich przedstawień zrobiłem, sporo nawet, jeszcze na Ofie wcześniej. No i sporo napisałem piosenek po Śląsku, dlatego że ja po prostu bardzo, bardzo Śląsk lubię i nie mógłbym gdzie indziej chyba żyć. Szaca nie ma i stracił się lat. Cza w pierzyny, w pierzyny, w pierzyny, im się słodko zamokło w gardiny. Niech syn przyjdzie spokojny do szulców i do Ścicha, co mieszką na Wólcu. I do Bęka, co śni o kochaniu, do Witeczki we pustym mieszkaniu. Centrum Kultury jest to taki nasz, wkrótce przekształci się w Śląski Teatr Impresaryjny. Jest to nasz chrzest bojowy. Przyszły rok to będzie już rok nowej marki, kształtowania zupełnie nowego brandu tutaj w Rudzie Śląskiej. Stąd postanowiliśmy, że oprócz tego, że będziemy sprowadzać świetnych artystów, dobre teatry, to także podejmiemy się takiej sztuki jak produkcja. I to jest nasza pierwsza produkcja i jestem przekonana, że Śląski Teatr Impresaryjny regularnie będzie takie produkcje prezentował. Zaczęliśmy od siebie, od nas i myślę, że to był świetny pomysł. Chłopie, ty masz mózg w galotach? Ty jesteś ją nabite, wiecie, ty się riki w czarnej życi. Nie masz szans. Powiedzcie, bo nie godasz po naszym. A
lubiach nie myślakować. Muszę się zasymilować. Śląski opanuję szybko. Waszą kuchnię poznam gipko. Kopalń poznam specyfikę i przewiozę ją moplikiem. Szoc i lipsta. Tak to bywa. Szac. Powiedzieć coś się chyba. Zrobię to. Wieronie macie. Prędzej psa. Łot uczysz srać. To ja lecę na kwatek. Ta wiedza i doświadczenie, które pan ma, no bo też występuje pan nie tylko na deskach teatru, ale też występuje pan w znanych, popularnych serialach telewizyjnych, no gdzieś to doświadczenie na pewno przekłada się na sposób inscenizacji, na sposób pokazania tego, no bo odbiorcy są tu jednak najważniejsi. Tak, z pewnością. Ja, no to jest oczywiście myślenie teatralne, ta nasza realizacja Gita Story. To też jest wynik, tak jak pan powiedział, doświadczenia, bo to 20 parę przedstawień zrealizowałem w tym swoim artystycznym życiu. Ale to muszę powiedzieć, i tu znowu zwracam się do państwa, że to była jedna z przyjemniejszych przygód w ogóle twórczych i pewnie na długo zostanie w pamięci. Mam nadzieję, że również na długo zostanie w pamięci naszym szanownym widzom. Wita poszła do lekarza. Do dentysty pojechała. Spuchła jej buzienka cała. Doktor w ząbkach jej pogrzebie. Wita umie dbać o siebie. No, już. Zmieniamy minę. Chyba zdrową chcesz dziewczynę. Wreszcie! Mowa jak się patrzy! Tyś tu gość, gotów inaczej. To nie sztuczki ani triki, bo my znamy dwa języki. Miło z serca, tak jak w dziecku. Umie jeszcze po niemiecku, Erbu, a to po umie wasi. Krysta! Przestań się asić! Ale mówmy sobie szczerze. Twoje intencje z dziki wierzę. Biedna ta wineczka nasza. Nie ma nic, a gości sprasza. Nie ma nic? Jak? Nie rozumiem. Widać było po ludziach, że bardzo się świetnie bawili. To pewnie też efekt tych fajnych dialogów, tych scen zabawnych. No, podejrzewam, że pewnie chcieliby dosyć często widzieć takie spektakle o swoich rodakach. Myślę, że ten głód jest. Myślę, że ten głód jest i myśmy sobie założyli jedną rzecz szalenie ważną i tutaj poważnie mówię, że ten nasz spektakl, chociaż jest spektaklem lekkim, prawda, to jest trochę bulwarowa sztuka, trochę komedia, momentami elementy farsowe, ale postawiliśmy na jedno, my nie robimy ze Ślązaków głupków. Wiemy, że takie tendencje bywają czasami i w jakichś tam produkcjach kabaretowych i no i znamy pewne produkcje filmowe, gdzie ten Ślązak był stawiany w sytuacji jakiejś takiej dość haniebnej, co mnie zawsze denerwowało i drażniło, bo my, w nas jest mnóstwo piękna i mnóstwo rzeczy wartościowych. Owszem, te rzeczy czasami gdzieś chowamy do lamusa, niektórym się wydaje, że już ich w ogóle nie ma, że czas, kiedy drogowskazem na życie były rady mamy, ojca, gdzie pewne wartości nas formatowały, gdzie były dla nas takim sposobem sprawdzonym przez pokolenia na życie dobre, to w nas jest. Tylko czasami się wstydzimy, czasami pędzimy w tę nowoczesność i wstydzimy się tego, co było dobre. I myślę, że takie tutaj w formie komediowej przypominanie o tym coś daje. Spoglądamy wstecz, wspominamy, mówimy, kurczę, to było fajne.